Poważnego. Tak jest, szefie. Potrajam strażę. Demony nie tkną sprzętu. Słuchajcie! Demony przejmują nasze zapasy. Straciliśmy już dwie partie. Szef może i siedzi, ale to nie znaczy, że jego towar jest do wzięcia. Łączność, orzeł 2, jak tam? Orzeł 2, zgłaszam się. Obserwuję. O jakie zapasy chodzi demonom? Muszę załatwić ludzi Fiska i sprawdzić, czego pilnują. Cokolwiek to jest, lepiej, żeby nie było w rękach Fiska ani demonów. Wszędzie snajperzy. Pełno tu porozrzucanego złomu. Precyzyjny strzał siecią mógłby odwrócić uwagę. Tak, ale demony obrabiały inne miejsce. Słyszałem. Nie chrap. Znalazłem Spidermana! Jakieś 20 lat. Wcześniej... Na stocznia to wielkie pole minowe. Pułapki z każdej dekady prawie na każdym kroku. Po co to? Nie można ich rozbroić? Za dużo tego. Część jest za stara. Poza tym szef tego nie chce. Nadają kwaterze. Strażnicy są w grupie. Strzał siecią w odpowiedni przedmiot może ich odciągnąć. Skończyliście już sprawdzać? Jeszcze nie. Te mapy są równie nieczytelne, co stare. Jak wyczytał kierownik? Nie ociągajcie się. Chcę to szybko załatwić i zabezpieczyć cały sprzęt w składzie. Tak jest. Odpocznij sobie. Trzymać go na ziemi! Nie powstrzymasz się! On kiedykolwiek odpuszcza!
nigdy nie pojmuję! Co to kurde było? Wiesz, że samozwańczy bohaterowie nie mogą włazić na prywatny teren? No, wiem. Dlatego wziąłem nakaz. Co powiesz na całkowicie legalną rewizję? To mi się podoba. Jak cię zwą? Jefferson Davis. Mów mi, Jeff. A ty to? Wygłupiam się. Mój syn cię uwielbia. To jak? Możemy spokojnie rozwalić te drzwi? Wolałbym nie utonąć na miesiąc w papierach. Okej. Okay. Znajdę inne wejście. W takiej ruderze musi się znaleźć jakaś dziura w ścianie albo wybita szyba. Sprawdź na tyłach. Poszukałbym sam, ale wiesz, nie jestem Spidermanem. Czuję się tu jak bohater z horroru. Halo? Zastałem tu jakichś rybaków z hakiem zamiast dłoni? Dobra, gdzie te zamknięte drzwi? Jeff, jesteś? Staram się powstrzymać od żartów w stylu puk puk, kto tam? Doceniam to. Widzisz skrzynkę zasilającą drzwi? Dobra, widzę. Jeśli zdołamy ją przeciążyć, drzwi się otworzą. Sprytne, ale jak niby mielibyśmy to zrobić? Spróbuj tego! Paralizator! Genialnie! Kondensatory z tego cacka pozwolą mi wprowadzić pewne ulepszenie. Elektrosieć wymiata. Lubisz gadżety, co? Przypominasz mojego syna. Jak miał 5 lat, już rozkręcał telewizory, a teraz zdejmuje simloki znajomym. Pewnie mógłbym się od niego wiele nauczyć. Okej, nic nielegalnego póki co. Trochę za spokojnie, co? Na razie. Sprawdźmy dokładniej. Szukasz czegoś konkretnego? To bardzo stara stocznia. Kiedyś korzystali z niej przemytnicy. No tak, najwięksi fani ukrytych pokojów. Posłuchaj tylko, brzmi jak puste, co nie? Znalazłem ukryty panel, jak ten na drzwiach. Przewody prowadzą na tyły. Poszukaj kolejnej skrzynki. Zobaczmy, czy moje soczewki wychwycą okablowanie. Udało się? Nie. To pewnie zła skrzynka. Szukaj dalej.
A ja pewnie sam bym ich nie znalazł. Jedno wielkie nic. Ukryte pokoje lubią chadzać parami. Widzisz coś dziwnego na podłodze? Aha. Nawet najlepiej ukryte drzwi zostawiają rysy na podłodze. Szukaj więcej takich. Mam coś. Jest rysa, nie ma drzwi. A przynajmniej żadnych nie widzę. Bomba! Zaraz będę. Albo i nie. Windesz szlak trafił. Zaczekaj, ściągnę cię na górę. Piętro drugie. Pordzewiałe części i wypasione szczury. Ostrożnie, most jest zniszczony. Dam sobie radę. Nieźle! I z telemarkiem! Nie wszyscy wcinamy pączki. Ha, niech ci będzie. Kolejne sekretne... Zajmę się zamkiem. Daj znać, jak znajdziesz skrzynkę. Ta, robi się. No, w końcu to gruby zwierz. Ha! Mam ją! Trafiona! No i zatopiona, pająku! Ej, spójrz no tylko. Pusto. Zaczynam myśleć, że Fisk sobie ze mną pogrywa. Spójrz na ściany. Trzymali tu broń, a przez drzwi frontowe by jej nie wnieśli. Musi tu być jakieś inne przejście. Patrz na ścianę, to może sterować przejściem do innego obszaru. Ludzie Fiska gadali o jakimś składzie. Może to tu? Na pewno. To wygląda na podwójny obwód. Spróbuj znaleźć drugą skrzynkę. Przyłączeniową, gdzie bym był? Idź za kablami. Powinny cię poprowadzić w dobrą stronę. Mam ją. Gotowe. Miałeś rację, Jeff. To włas. Wspaniale. Możesz mi pomóc? Ciężkie to. Raz, dwa... Wcale się nie boję. To pewnie stary tunel przemytników. Chyba nikt go nie sprzątał od czasów Al Capone. Drogę blokuje kawał betonu. Mogę nie przejść. Zobacz, jak to wygląda z góry. Nareszcie trochę swobody ruchu. Poczekaj. Przyblokowało mnie. Poradzisz coś na to? Co to było? Może to metro? Śpieszmy się. Nie jest bezpiecznie. Dobra, to na pewno nie było metro. Nie. Brzmiało jak eksplozja. A to brzmi jak demony. Skład! Szybko! Szybko, biegniemy! Po demonach ani śladu. Jak się tu dostali? Musi tu być tylne wyjście. Spróbuj znaleźć drzwi. To jest kawał zbrojowni. Albo był. Leżą tu puste skrzynie, a te, których nie wyczyścili, chyba zabrali ze sobą. Nie zaglądali do tego odgrodzonego pokoju. Po co się męczyć z włamywaniem, skoro można rozwalić siatkę chroniącą stojak na broń?
Nie cackali się. Działali w pośpiechu. Nie brali mniej groźnego sprzętu. Zostawili granaty dymne i hukowe, paralizatory. Patrz, przestrzelili zamki. Demony. Zostań tu, nie ma mowy. Będziesz potrzebował pomocy. I trochę sprzętu. Ruszy, to dzieła. Bierz ich! Stań! Zatrzymaj! Aresztuję! Stadion Hammond! Chrisie! I o to chodzi! Próbuję robić swoje! Ostrożnie! Przeładuj! Teraz to się popisujesz! Powiedział koleś! Ogłuszę go! Jestem pod wrażeniem! Patrz dalej! Ostrożnie! Ogłuszę go! Odkłaniam się! Dzięki! W samą porę! Masz wyczucie czasu! Uważaj! Widzicie? Ja też mam kumpli! Obłóżę go! Dwie ciężarówki pełne bandytów, chyba wyrzucę kostium. Jeff, nie rób nic szalonego. Za chwilę oberwie któryś z przechodniów. Muszę podejść bliżej. Hej, jest jeszcze miejsce? Czas na wysiad. Świetnie!
Od kiedy trójka przyjeżdża na czas? Odkryliśmy, że w akcji wziął udział Jefferson Davis. Odniósł jedynie nieznaczne obrażenia i wkrótce ma wrócić do zdrowia. Przepraszam, ale czy ma pani prawo tu być? Bardziej niż ty. Po zajściu w galerii, Bugle wysłał mnie na miasto. Mogę się teraz skupić na prawdziwych historiach. I na demonach. Im bliżej będziesz tej sprawy, tym więcej ci grozi. Im bliżej będę, tym szybciej ich powstrzymamy. My? Panie Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Bez komentarza. Rozumiem niechęć, ale ci tutaj i tak opowiedzą tę historię, a uwielbiają kontrowersje. Gdzie jest haczyk? Nie ma haczyka, tylko prawda. Okej. Proszę. Dobra jest. Rany, padam z nóg. Wrócę do domu i trochę się prześpię.